Witajcie. Chciałbym dopowiedzieć kilka słów do mojego filmiku wczoraj o oczyszczaniu rodziny. Otóż nie jest kwestia iść do pewnego jasnowidza, jasnowidzki, czy do jakiegoś znachora, który nas oczyści z negatywnych wibracji, z demonów, z astrali, z różnego rodzaju historii, które posiadamy w naszej aurze, czy ewentualnie duchy, które są wewnątrz naszego ciała, które tam bytują już od wielu, wielu lat. Ale również jest potrzebne oczyszczenie naszego mieszkania, ponieważ w mieszkaniu wielokrotnie znajdują się również duchy, astrale i demony i tak dalej. To jest jeśli chodzi o byty subtelne, czyli astrale, duchy, to są po prostu tak zwane byty subtelne. Do tego jeszcze dochodzi zabezpieczenie mieszkania przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, które idzie od cieków wodnych, jak również anomalii geologicznych, jak również od przedmiotów, które mają złe promieniowanie kształtu. Mogą to być sowy, orły wypchane, mogą to być jakieś mandale dziwne, mogą to być przedmioty z miedzi, które są napromieniowane, które, jakieś skrzynie obite miedzią. Mogą to być po prostu jakieś obrazy, może to być heban przywieziony z Afryki. Różnego rodzaju przedmioty, które znajdują się w obrębie tam, gdzie przebywamy, tam, gdzie jesteśmy, czyli w naszym domu. Także oczyszczenie jest pod wieloma aspektami potrzebne, ale również oczyszczenie mieszkania jest równie ważne, drodzy kochani, jak oczyszczenie osobiste. Co z tego, jeżeli osoba pobiera energię od znachora czy jasnowidzki, ktoś wysyła danej osobie energię leczniczą, białą energię, jak najlepszą, jak najbardziej czystą. Jeżeli ta osoba przychodzi do domu i brudzi się swoją brudną energią, którą ma w pokoju, czy w salonie, czy ewentualnie w swoim całym domu. Co z tym zrobić? Otóż po pierwsze byśmy musieli zrewidować, jakie przedmioty znajdują się w naszym otoczeniu. Jakieś gwiazdki pierniczo-ramienne, gwiazdki malowane, gwiazdki, które są poprzyklejane na szybę, czy ewentualnie są poprzyklejane na ścianę, na sufit. No takie gwiazdki pięcioramienne na pewno nam, drodzy kochani, w naszym zdrowiu nie pomogą. Absolutnie nam nie pomogą czuć się lepiej. Dzisiaj właśnie byłem w Puerto La Cruz i widziałem pewną panią z Norwegii. Ta pani miała całą koszulę w gwiazdkach pięcioramiennych i no niestety była chora, miała infekcję, bardzo ostre zapalenie płuc. Wytłumaczyłem jej przyjaciółce, że to po prostu jest przez tą koszulkę, którą ma właśnie z gwiazdkami. Tak samo jak dresy, które są dla dzieci, dla małych dzieci, dla starszych, które są z gwiazdkami pięcioramiennymi. Dodam, że takie według mnie oczywiście te dresy i te ubrania i koszulki, które mają te gwiazdy, po prostu są jak najbardziej szkodliwe. Także byście musieli po prostu zrewidować wasze otoczenie i popatrzeć, czy nie ma tam jakichś wytchanych sów, czy nie ma sów malowanych, czy nie ma wisiorków z jakimiś sowami, które są zrobione z metalu, jakiegokolwiek, ponieważ tego rodzaju wisiorki źle promieniują i po prostu nie są pożądane w naszym mieszkaniu, ani nie jest pożądane noszenie takich wisiorków. Ja wielokrotnie badałem właśnie promieniowanie wypchanych sów, namalowanych sów, jak również orłów, które są namalowane, które są wypchane. Właśnie te orły źle promieniują, w zależności w jakiej pozycji się znajdują, w jakiej pozycji są namalowane oczywiście. Można oczyścić wasz dom konfirmacją słowną, koncentrując się. Wyobrażać sobie pierścień światła, który otacza wszystkie demony, wszystkie istoty astralne, które znajdują się w naszym mieszkaniu. Pobieramy ten cały pierścień, wrzucamy do skrzyni te wszystkie istoty, które są w naszym domu i mentalnie wysyłamy tą całą skrzynię z tym wszystkim, z tym całym brudem astralnym wysyłamy do słońca. I słońce roztapia tą całą skrzynię z tymi negatywnymi istotami. I od teraz tak jest, konfirmacja słowna, jak oczywiście jest bardzo ważna, od teraz tak jest i już po prostu jest po fakcie i mieszkanie nasze jest oczyszczone z wszelkiego rodzaju bytów, z wszelkiego rodzaju astrali. Bardzo istotne jest, drodzy kochani, żeby się skoncentrować w tym momencie, nie myśleć o 100 rzeczach na raz, tylko po prostu w tym momencie robimy oczyszczenie, musimy być w jakimś pokoju, możemy zapalić sobie na przykład świeczkę, jeżeli słońca nie ma. I po prostu wysłać tą skrzynię do tego ognia, do tej świeczki, do ognia świeczki, którą po prostu palimy w pokoju, bo wielokrotnie w Polsce teraz jest zima, nie ma słońca, także możemy to zrobić zapalając zwykłą świecę i wysłać te wszystkie demony do ognia świecy.
To jest właśnie to, co chciałem wam, drodzy kochani, przekazać, żebyście mogli oczyścić wasz pokój, wasz dom. To są bardzo istotne dane, ponieważ co z tego, jeżeli jakaś pani jasnowidz, czy jakiś pan jasnowidz was naładuje pozytywną energią, a za chwilę przychodzicie do waszego mieszkania, macie żyły wodne, które są pod waszym domem. No i wówczas macie, drodzy kochani, problem, ponieważ to ten zabieg, który żeście zapłacili 400 zł, czy tam jakąkolwiek inną cenę, po prostu jest do niczego, tak, by wyrzucić to w błoto, ponieważ po 10, 5, 7 dniach, w zależności od jakości natężenia promieniowania żył wodnych, znowu macie taką samą historię, że jesteście napromieniowani, zmęczeni, macie infekcję i źle się czujecie we własnym domu. Może to być piękny dom, może to być dom z drewna, czy może to być nawet pałacyk, ale jeżeli jest umiejscowiony na żyłach wodnych i śpicie tam, gdzie są żyły wodne, to niestety, drodzy kochani, będziecie zawsze chorzy, będziecie zmęczeni, będziecie chodzić no tacy po prostu jak w amoku. Jeszcze raz zachęcam was, drodzy kochani, do zakupu Aronitu od promiennika naturalnego z minerałów. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie nasz sklep internetowy. Jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do widzenia.